14 grudnia 2022 roku. Blok dokument. Na termometrach dzisiaj rano było minus 16 stopni nawet. Potem zelżało do minus 13. Teraz jest około minus, widzę, minus 7. Proszę Państwa, Straż Miejska ma teraz pełne ręce roboty. Okazuje się, że mimo śniegu, mimo mrozów, mimo złych warunków atmosferycznych właśnie zaczęło się kontrolowanie, że tak powiem, mówiącego bydła, jak to mówią ci ze żmijowego plemienia. Mówiące bydło będzie kontrolowane teraz z tego, czym pali, czym się ogrzewa, co używa. Latają sobie dronkami i sprawdzają, bo jest mróz, jest niefajnie, wszystko poszło do góry, więc trzeba po prostu teraz ludzi sprawdzić, bo być może kogoś nie stać było na węgiel, który był niby wielce dotowany, ale był on z RPA, nie, to był nie polski węgiel, to musiał być węgiel z RPA. Albo jakieś inne wariactwa, które wymyślili ci, którzy robią biznes na tym wszystkim. Mają takich sługusów, którzy się nazywają Strażą Miejską lub też innymi służbami, które muszą zarobić teraz na siebie. A żeby zarobić na siebie, to trzeba naszczuć jeden na drugiego. Bo nie może być normalnie, tylko musi być właśnie tak, jak musi być. Tak? Proszę Państwa, to jest dopiero początek zimy. Ja chciałem wspomnieć tutaj ludzi kompetentnych co do energetyki w Polsce, chociażby świętej pamięci profesora Ryszarda Kozłowskiego. Ja po prostu, jak słuchałem jego wykładów, a sam mając pewne pojęcie o zasobach Polski jako absolwent AGH, stwierdzam jedno, że gdzie są polscy naukowcy? To wszystko jest po prostu postawione na zasadzie takiej: masz milczeć, nic nie gadać, bo cię ściągniemy ze stanowiska, zniszczymy cię, skopiemy cię, damy cię do narożnika, zdychaj. Tak było ze mną. Tak. Tak to jest. A jak człowiek jest pokopany, to wtedy inni mu wlezą jeszcze na głowę, albo oplują, albo są obojętni. Mnie już to nie interesuje. Po prostu stwierdzam jedno. Ja będę żył i nie interesuje mnie to, co, kto będzie mi chciał robić zamówienie tego, co jest właściwe i zachowuje się jak trzeba. Dane mi jest czasami poznać ludzi, którzy są nie stąd, nie są Polakami i mówią tak: jak to jest możliwe, że naród, który ma taką historię, takie możliwości, miał zjednoczenia, był właściwie mocarstwem w Europie, dał się tak upodlić przez żmijowe plemię? Ale to nie tylko Polska, ale i inne kraje. I Niemcy, być może nawet i Rosja. Nie wiem. Z Rosją jest ciekawy temat, ale to jest inna inszość. Kto tu z kim gra, patrząc na to, że niejaki Klaus Schwab, który powinien wisieć. Tak, on powinien wisieć z tymi jego wydumkami. Taki Klaus Schwab, on chwalił Trudeau jako najlepszego, jednego z nowoczesnych prezydentów, tak, Trudeau, no i Putina też chwalił. Więc pytanie jest, bo Putin też wszedł właściwie w narrację wiadomo czego, tylko że on to nazwał te właśnie rzeczy, które były wymagane, Sputnik. Być może to było taką przenośnią i hecą, bo wiadomo, że jest to totalny kosmos. Kosmos absurdu.
I być może dlatego nazwał to Sputnikiem, żeby Rosjanie, którzy też nie zamierzają za nikogo ginąć, tylko chcą normalnie żyć, rozwijać się i funkcjonować, bo każdy normalny człowiek nie chce wojny. Wojny chcą ci, którzy na tym mogą zarobić. I dlatego na nucie patriotyzmów, różnych idiotyzmów, innych rzeczy chcą doprowadzić do krwawego rozlewu. A mnie się marzy Polska myśląca, a nie walcząca. Polska myśląca. Polska, która myśli, która rezygnuje z kart kredytowych, z blików, z tych wszystkich syjonistycznych zabawek bankowych, banksterskich, które doprowadzają do zniewolenia, do pełnej kontroli. Jakie to jest piękne, jak macie coś, jakąś aplikację, która była za darmo, a potem nagle pisze, że zmieniają się warunki, jak chcesz z tego korzystać, to musisz wyrazić zgodę na udostępnienie swoich zdjęć, plików, tego, tamtego. Ludzie, czy wy nie widzicie, że to jest totalna inwigilacja? Totalna inwigilacja. Pełne rzeczy, kipiąca niegodziwość, sprośność i przeróżne inne rzeczy. Ale co mi tam dużo mówić? To jest tylko dokument w sprawie. Za tym wszystkim stoją media michnikowe i inne. To wszystko jest odpowiednio zasponsorowane. I siedzą też ludzie, którzy pilnują tego wszystkiego, tego grajdołka, żeby egzekwować prawo i przepisy wykonawcze. Ludzi, którzy wcale nie zostali wybrani przez Sejm, przez ludzi, przez suwerena. Oni się sami wybierają, reklamując się niczym proszek do prania, bo mają na to pieniądze. A tacy zwykli ludzie, którzy to wszystko widzą, którzy myślą po gospodarsku, którzy chcą normalnie się rozwijać, myśleć, już nie, to już jest dinozaur taki, co nie? To już nie wypada być taką konserwą, konserwatystą. Trzeba iść, jak to niektórzy trenerzy, jak słyszę, trener osobisty i tak dalej, mówi, że tak, teraz jest dużo łatwiej z pieniędzmi i tak dalej, bo można mieć jakieś te coś na Instagramie, jakieś te followersy, czy jak to się tam nazywa. To jest promowanie się. Piękne, najdłuższe rzęsy, najpiękniejsze tatuaże, najpiękniejsze takie, siakie, owakie. Ale co to wnosi? Poza wyglądem, co to wnosi? Będą się przebijać w pomysłowości, jak zainteresować innych. A może ktoś zje własne odchody nawet. Bo czemu nie? Będzie miał wtedy kupę followersów, lajków, może dislajków. Nie mam pojęcia. Proszę Państwa. Nic to. Wracając do Straży Miejskiej. Wy się zastanówcie, co wy robicie. Bo jeżeli wy będziecie karać ludzi za to, że zostali doprowadzeni do nędzy przez tych bydlaków tam na górze, no to się może to różnie skończyć dla tych, którzy chodzą. Bo chciałem zauważyć, że jest coś takiego jak siekiera, która jest dozwolona w każdej chałupie. Dziękuję za uwagę.